będę biegł jak z tobą. A ja was szuka. A to już wcześniej? Ja. Pani Darota. Monia, idę ją oddać. Nie, chodź. Fifi, chodź. No chodź. Fifi, no co ty? Trzymaj pusta. Chodź, mała. Thank you.
Tak, ja się zagaduję. Ale ja chcę. Brawo, brawo! Jeszcze jedno! Dajesz, Andrzej, dajesz! No, już, ty, no. Ostatnie kółko! Jak to, Michał, się mówiliśmy drugi raz już, tak? Ostatnie kółko. No ja bym był, jaka była mowa. Trzeba mieć kwitę mocno. Jeszcze chwilę, będzie zwycięzca. No tak, to jest zwycięzca? Tak. Brawo! Super. Artur, ostatni jesteście? Nie, wiesz, co jeszcze jest Monika? Brawo! Dzięki! Dziękuję. Brawo! Nie, podobno czy nie? Jaki numer? Jaki numer? 39. Ja tylko brawo! Musiałem się dystansować do mnie, nie mogła biec. Brawo, gratulacje.
Gratulacje. Dzięki. Jeden i weź na cztery. Dziękuję bardzo.
Powiedz jak? Dawaj, dawaj. Jak zadowolono? Zadowolona, mówiła, że ma ufarza innej pani ciebie. Fajnie, będzie bardzo dobrze. Jaki numer? Numery! 60-ką to jest super! Trzecie miejsce, Marek Jędryka. Brawo. Drugie miejsce, Grzegorz Maczyński. Kolega z Bydgoszcz. Poczekajcie jeszcze, nie? Tak, tak. Nagrodę. Zwycięzcą drugiego biegu z ławką został Bartosz Kryskę. Teraz kobiety. Stanąć tu do wspólnego zdjęcia, tak? Nie napisane, ale go nie słuchali. Ładnie tu, puchar ładnie trzymaj, Tak, o tak. Tak jest. Zapraszam, trzecie miejsce. Wśród kobiet zajęła Dagmara Wróblewska. Drugie miejsce Helena Radowska. Zwyciężczynią drugiego biegu z łapką, ponownie jak przy pierwszej edycji, została Oliwia Popłaska, klub biegacza łapka. Brawa dla kobiet. Klasyfikacja piesków. Trzecie miejsce zajęła Kola z Adamem Rozikiem. Drugie miejsce Dilbert i Marcin Jamczarski. Zwycięzcą drugiego biegu z łapką w kategorii psów został Ozzy i Marek Jędryka. Stójcie ciaśniej, ciaśniej do siebie, chłopaki. Ola, siadaj. Krótko i no. Na koniec, przed podziękowaniami jeszcze, chciałem powiedzieć, że nie wyjdziecie stąd, dopóki drożdżówki nie zostaną zjedzone. Dobra, a jeśli chodzi o podziękowania, no to chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, którzy dopomogli, żeby ta druga edycja się odbyła. Chciałbym podziękować Grzesiowi Perlikowi za to, że ma szczęście i się dzieli tym szczęściem ze wszystkimi dookoła. Darkowi i Emilce, Rafałowi Romeckiemu i Bartoszowi Kryskę. Dla diabła i chłopaków, że nieraz mogę na was liczyć. Wielkie podziękowania dla mojej prawej ręki, dla Roberta i dla jego żony Marty. Dla Artura i Ani, dla Irka, dla Daniela, dla Oskara i Kasi. Dzięki. Dla Michała i Oliwii, dla Beaty i Anety, no i dla mojej kochanej Karoliny. Brawo.
Na koniec chciałem podziękować wszystkim biegaczom klubu Biegacza z Łapka. Chciałem wam podziękować za to, że jesteście. Dziękuję bardzo. Dzięki. I tym optymistycznym akcentem kończymy drugi bieg z Łapką. Nie, nie, zapraszam do Drożdżówek jeszcze, bo dużo zostało. Brawa dla organizatora. Brawo. Brawo.